10 największych afer korupcyjnych w piłce nożnej w Polsce. Dziś będzie o największych aferach korupcyjnych w Polsce. Popowiadam wam, jak kluby potrafią, a przynajmniej potrafiły kręcić. Lechia Gdańsk, polski klub piłkarski z siedzibą w Gdańsku, zdobywca dwóch Pucharów Polski oraz dwóch superpucharów Polski. Od sezonu 2008-2009 występujący w najwyższej polskiej piłkarskiej klasie rozgrywkowej. Ekstra w 2001 roku Lechia wystąpiła z klubu Lechia Polonia Gdańsk i rozpoczęła rozgrywki od A klasy. Która była szóstym poziomem rozgrywkowym. Coroczny awans do wyższej klasy rozgrywek doprowadził drużynę do drugiej ligi w 2005 roku. I właśnie awans do drugiej ligi budzi wątpliwości. Przeczytam wam zeznania człowieka o pseudonimie Fryzjer. Nie wiem czy mówiłem, ale Lechia Gdańsk także kupiła sobie awans do drugiej ligi. Lechia kupowała mecze, a jeden z nich skodwicał z koło brzeg 28 maja 2005 roku od zawodników tej drużyny. Załatwiał to zawodnik Kotwicy o nazwisku Arkadiusz G, a wiem to od drugiego zawodnika Kotwicy Marcina M. Po meczu spotkałem się z nim i on powiedział mi, że Unia Janikowa finansowo... Podpierała ten mecz i oferowała więcej pieniędzy za wygranie tego meczu niż Lechia. Mówił, że G załatwiał sprawy z zawodnikami. Lechi na jego konto lub adres domowy wysłana została kwota od 8 do 10 tysięcy złotych. Taką kwotę podał G, ale tych pieniędzy mogło być więcej. To był ważny mecz dla Lechi, bo decydowała o awansie do drugiej ligi. Część zawodników została wtajemniczona w ten układ przez G i oni odpuścili ten mecz. Wisła Kraków, polski klub piłkarski z siedzibą w Krakowie. W swojej historii Wisła wywalczyła 13 tytułów mistrza Polski, 13 tytułów wicemistrza Polski, 4 puchary Polski, puchar ligi polskiej oraz superpuchar Polski. Wisła ma na swoim koncie 6 większych afer korupcyjnych. W 1968 roku, dwa razy w 82, w 83, 1983, w 1983, 88 i 93. O tej ostatniej będzie później, a teraz mecz Wisła-Gwardia z 1983 roku. Według informacji ujawnionych przez Andrzeja Iwana, mecz 22. kolejki sezonu 82-83 Wisła-Kraków-Gwardia Warszawa został przez piłkarzy Wisły sprzedany. Trener rywali Aleksander Brożyniak zgłosił się do Iwana i wyjaśnił, że potrzebuje punktów dla uratowania posady. Iwan miał do Brożyniaka duży sentyment z czasów pracy tego drugiego Wiśle i namówił kolegów z drużyny do opuszczenia meczu. Co ciekawe bezpośrednio przed i po meczu z Gwardią Wisła grała z konkurentami warszawiaków do spadku. Zarówno Krakowie jak i Zagłębie Sosnowiec chciały kupić swoje spotkanie z Wisłą, ale w, w tych dwóch przypadkach piłkarze Białej Gwiazdy odmówili. Polar Wrocław Klub powstał w 1945 roku i przez wiele lat związany był z pobliskimi zakładami Polar S.A. W 2006 roku po spadku z ówczesnej trzeciej ligi klub nie otrzymał licencji na występy w ówczesnej czwartej lidze w grupie dolnośląskiej i został rozwiązany od sezonu 2007-2008. Występuje we wrocławskiej klasie A. Śledztwo dotyczące domniemanej korupcji w polskiej piłce nożnej rozpoczęło się w maju 2004 roku po zamieszczeniu artykułu we wrocławskiej edycji gazety. Wyborczej. Według dziennikarzy tego dziennika przed rozegranym 8 maja 2004 roku meczem drugiej ligi pomiędzy Polarem Wrocław i Zagłębiem Lubin piłkarze obu klubów kontaktowali się ze sobą celem ustawienia wyniku spotkania. Ten wątek w mediach zwany sprawą Polaru w toku śledztwa został wydzielony do osobnego postępowania prowadzonego przez prokuraturę rejonową. Na początku marca 2009 roku Zbigniew M. przyznał się do udziału w ustawianiu meczu i zgodził się na karę roku pozbawienia wolności i grzywnę. Lech Poznań, polski klub piłkarski z w Poznaniu w sezonie 2018-2019 występujący w Ekstraklasie. 2 grudnia 2008 roku na polecenie prokuratury prowadzącej śledztwo zatrzymani zostali Robert Dominiak, były masażysta Lecha Poznań oraz Bignie Wójcik, były gracz tego klubu. Wójcikowi postawiono trzy zarzuty handlu meczami z czasów występów w Lechu z sezonu 2003-2004. Prawnik Lecha i członek zarządu PZPN Jacek Masiota uważa, że ewentualna możliwość degradacji klubu za korupcję nie wchodzi w rachubę, gdyż KKS Lech Poznań nie jest następcą prawnym Stowarzyszenia WKP Lech Poznań i w związku z tym nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej z tytułu przewinień dyscyplinarnych popełnionych przez Stowarzyszenie WKP Lech Poznań. 6 lutego 2014 roku Piotr Rejs, były piłkarz Lecha Poznań, został ukarany dyscyplinarnie za udział w ustawianiu meczów tego klubu. Orzeczenie wydała Komisja Dyscyplinarna PZPN. Arka Gdynia, polski klub piłkarski grający w ekstraklasie. Klub jest kontynuatorem tradycji sportowych takich zrzeszeń jak KS Gdynia, KS Kotwica czy RKS Arka, sięgających historią do 1929 roku, który uważany jest za oficjalną datę utworzenia klubu. Dwukrotny zdobywca Pucharu Polski, dwukrotny zdobywca Superpucharu Polski oraz uczestnik Pucharu, zdobywców Pucharów i eliminacji Ligi Europy. 14 grudnia 2007 roku rozpoczął się przewód sądowy w sprawie domniemanej korupcji w Gdynia. Na ławie oskarżonych zasiadły 34 osoby, z których 17 poddało się dobrowolnie karze. Pozostałym 17 oskarżonym prokuratura zarzuciła przestępstwa takie jak udział i kierowanie związkiem przestępczym mającym na celu nieuczciwe zachowania w związku z organizacją profesjonalnych zawodów sportowych. Arka Gdynia za ustawienie 26 meczów została zdegradowana o jedną klasę rozgrywek, miała zapłacić karę 200 tysięcy zł, a następny sezon rozpocząć z pięcioma ujemnymi punktami. KSZO Ostrowiec, polski klub piłkarski ze Ostrowca Świętokrzyskiego. Powstał w 1929 roku z rozgrywek drugiej liki, wycofał się w trakcie sezonu 2011-2012. 20 września 2006 roku zatrzymano właściciela i prezesa klubu Mirosława Stasiaka. Postawiono mu zarzuty korupcji w sporcie oraz wręczenie łapówek sędziom piłkarskim w zamian za korzystne wyniki meczów. Został zwolniony za kaucją w wysokości 40 tysięcy złotych. Według Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny PZPN Michała Tomczyka. W związku z aferą korupcyjną Stasiakowi postawiono 30 zarzutów, z czego 21 dotyczy jego pracy w ostrowcu. KSZ to Ostrowiec za ustawienie 16 meczów zostało zdegradowane o jedną klasę minus 6 punktów i 50 tysięcy złotych kary. Korona Kielce, polski klub piłkarski z siedzibą w Kielcach w sezonie 2019-2020, występuje w ekstraklasie. 31 grudnia 2008 roku skierowany został do sądu rejonowego w Wrocław w śródmieście akt oskarżenia w tzw. wątku Korony Kielce. Oskarża się w nim 43 osoby, 19 piłkarzy, 12 sędziów, 6 obserwatorów PZPN oraz 6 trenerów i działaczy o ustawienie 23 meczów w trzecioligowym sezonie 2003-2004. Spośród oskarżonych 28 osób przyznało się do zarzutów i mogły one być skazane bez procesu. Górnik Polkowice, polski klub piłkarski z siedzibą w Polkowicach założony w 1947 roku. Aktualnie mecze rozgrywa w drugiej lidze. W czasach afery korupcyjnej, to jest 2005 rok, górnik występował w pierwszej lidze. 14 marca, korzystając z zapisów w nowym regulaminie PZPN, działacze górnika Polkowice zgłosili gotowość dobrowolnego poddania się karze pod warunkiem, że nie będzie degradacji. Mimo to górnik Polkowice za ustawienie 60 meczów został zdegradowany o jedną klasę. Minus 10 punktów i 50 tysięcy złotych kary. Górnik Łęczna, polski klub piłkarski z siedzibą w Łęcznej założony 20 września 1979 roku jako sekcja piłki nożnej GKS Górnik Łęczna. Górnik Łęczna za ustawienie 20 meczów i nie poddanie się karze w 2005 roku dobrowolnie został zdegradowany o dwie klasy rozgrywkowe. Miał zapłacić karę 270 tysięcy złotych, a rozgrywki rozpocząć z 10 punktami ujemnymi. Legia Warszawa sytuacja była na tyle abstrakcyjna, że dziś określamy ją mianem Niedzieli Cudów, a mowa o 34. kolejce sezonu 1992-93. W ostatniej kolejce Lech grał z Widzewem Łódź u siebie, Legia z Wisłą Kraków na wyjeździe LKS ze zdegradowaną już Olimpią Poznań u siebie. Trener Olimpii postanowił wystawić w meczu z LKS-em rezerwowy skład. Właściciel Wisły obiecał natomiast piłkarzom wysokie premie za wygranie spotkania z Legią. Początkowo była mowa o 300 Milionach złotych, po czym kwota ta została zmniejszona do 100 milionów złotych, które miały być wypłacone pod warunkiem uregulowania przez Legię raty za Marcina Jałochę. Krótko mówiąc, Lech musiał się modlić o przegraną LKS-u i Legii, a to było mało prawdopodobne, więc o mistrzostwo walczyła Legia i LKS. Kto z nich swój mecz wygra wyżej? Ten zostanie mistrzem. Wiecie, jakimi wynikami się zakończyły mecze? Legia wygrała 6-0, a LKS 7-1, co w przypadku LKS-u nie jest aż tak dziwne, bo grał przeciwko rezerwom, a Legia miała silnego przeciwnika. Jak to się stało? Za każdym razem, gdy LKS zdobywał bramkę, Wisła dawała strzelić sobie bramkę, aby Legia prowadziła. Polecam obejrzeć ten mecz. Te bramki są naprawdę żałosne. Bramkarz Wisły sam odsuwał się od piłki. Jeszcze w trakcie meczu Wisły z Legią, kibice krakowskiego klubu, namawiali piłkarzy Wisły do zejścia z boiska, ponadto sugerując korupcję, namawiali ich do podzielenia się pieniędzmi. Na zebraniu PZPN, mimo braku formalnych dowodów, stosunkiem głosów 68 do 20 przy 11 wstrzymujących się anulowano wyniki meczów Wisła Legia oraz ŁKS Olimpia, jako oficjalny powód podając brak ducha sportowej walki. W efekcie tego postanowienia Wydział Gier PZPN, realizując uchwałę walnego zjazdu PZPN, dokonał weryfikacji tabeli końcowej sezonu pierwszej ligi 92-93, wskutek czego odebrano Mistrzostwo Polskiej Legii Warszawa, a mistrzem sezonu został Lech Polski. Znań. Cała Polska widziała i wy też zobaczcie ten żałosny cyrk, bo warto. Podjęta decyzja PZPN oznaczała również iż Lech zagra w eliminacjach Ligi Mistrzów, a Legia i ŁKS w pucharze UEFA. UEFA zdecydowała się jednak wykluczyć Legię i ŁKS z rozgrywek europejskich w sezonie 9394. Ponadto na Legię ŁKS i Wisłę została nałożona kara trzech ujemnych punktów w sezonie 9394 pierwszej ligi. Dzięki za obejrzenie do końca, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę i zaglądajcie koniecznie na Światową Historię i Drama TV. Trzymajcie się, cześć!